Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, dzisiaj na złamanie karku jechał pan do nas, żeby podzielić się z naszymi telewidzami bardzo ciekawą i ważną kwestią dotyczącą osób niepełnosprawnych. Dzisiaj odbyła się w Sejmiku konferencja traktująca właśnie o tych ważnych sprawach. O dostępność szlaków i ścieżek górskich dla osób niepełnosprawnych, dla ich opiekunów i rodziców. Tak, to już od jakiegoś czasu trwa, to prawda, ale tutaj muszę powiedzieć, że chodzi o całe Sudety, bo tak jakoś kiedyś to wyszło tak, że to chodzi tylko o Karkonosze. Nie. To dotyczy całych Sudetów, dlatego były dwa parki narodowe, Gór Stołowych i Karkonoski Park Narodowy i kilkanaście organizacji, które w różnych miejscach na terenie Sudetów są i w różnych miejscach oddziaływują na to, żeby można było tym ludziom pomagać. Za dwa dni dokładnie jedziemy do Karkonoskiego Parku Narodowego, ale czeskiego, żeby z nimi też ustalić, które części ich terenów można przygotować do tej idei, jaką tutaj nosimy. I myślę, że parę rzeczy mamy już jakby wstępnie przedyskutowanych i myślę, że już jesienią będziemy mogli się pochwalić, a latem pewne rzeczy będziemy mogli już pokazać, że to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje z Małej Kopy do Przełęczy pod Śnieżką, jak będzie za chwilę, o ile jeszcze tam drobiazg jest, który załatwimy na pewno w najbliższych dniach, będzie droga do Kamieńczyk i będzie można wjechać na ten taras i obejrzeć sobie najpiękniejszy wodospad w tej części Sudetów, bo ktoś powie, że w Międzygórzu jest większy, także mówię w tej części, czyli Karkonosze. I to będzie można obejrzeć, a w przyszłym roku spróbujemy zrobić jeszcze dodatkową atrakcję. Ten punkt widokowy, ta platforma będzie szklana i to będzie widok nie tylko dla tych, którzy wjadą sobie wózkami czy wejdą z jakimiś tam pomocami, ale będzie też dla każdego turysty, bo będzie widać jeszcze to, co pod nogami. To będzie rzeczywiście duże wydarzenie. I w tym kierunku idziemy. Mamy pewien problem, dlatego że my mało o tym mówiliśmy i ta ścieżka z Przełęczy pod Śnieżką, do Przełęczy pod Śnieżką jest po prostu mało uczyszczona, bo nikt nie wie o tym, ale myślę, że poza tym, że ustawimy te wszystkie rzeczy z czeskim parkiem, zrobimy wielką promocję i powinni ci ludzie zobaczyć te najpiękniejsze miejsca w górach. Panie przewodniczący, ja dzisiaj miałam okazję, będąc na tej konferencji, rozmawiać z przedstawicielami wszelkiego rodzaju organizacji, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Wszyscy są bardzo uniesieni tym pomysłem, tą dzisiejszą konferencją. Aż tak było tej dostępności brak? Ja myślę, że tak, dlatego że góry kojarzą się z niebezpieczeństwem. Niezależnie od wszystkiego, czy jesteśmy sprawni, czy nie, zawsze niosą sobą to ryzyko tego różnego zachowania się ludzi i też tej pogody, tych zmienności. No i ludzie, którzy mają problem z poruszaniem się, nie wiem, po ulicy, w domu, gdziekolwiek, nagle dla nich to w świadomości ich było, że to nie są miejsca dla nich, a my musimy to pokonać, ten ich strach, to wewnętrzne jakby odejście od tej idei, że mogą to obejrzeć, żeby im to pokazać. To jeszcze ciekawsze rzeczy, bo dzisiaj widzę, że park nawet zaakceptował to moje pierwsze wystąpienie, którym powiedziałem, że jeszcze nad mały i wielki staw. No przecież to jest ten raj naszych gór, żeby można było obejrzeć. I myślę, że to się powinno dać. Ale co ciekawe, ta Ania, która została tą dzisiaj szefową taką, ona no będzie, bo bardzo mocno parła w dobrym kierunku, dlatego tak, że bardzo ona... bardzo zaangażowana osoba. Tak, ale też ma w domu dziecko, syna, które jest bardzo niepełnosprawne i ona, jak mi pokazała te zdjęcia, jak oni ten wózek nieśli po tych kamieniach, przenosili, żeby to dziecko zobaczyło, to po prostu powiedziałem, no nie możemy ich zostawić w takiej sytuacji, dlatego zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej tych elementów krajobrazu, który jest dla ludzi, również udostępnić dla nich. Zawsze to bezpieczeństwo w górach również panu leżało na sercu. No tak, wychowałem się, urodziłem się w Karpaczu, wychowałem się w górach, byłem przewodnikiem, ratownikiem, byłem naczelnikiem GOP-u, prezesem koła przewodników. Wszystko to, co było ważne w górach, nie jest mi obce. Byłem w wielkich górach, najwyższych górach świata.
I myślę, że pokazanie tego dzisiaj, że to niebezpieczeństwo jest, ale jeżeli my będziemy konsekwentnie i umiejętnie szkolić, pokazywać, to będzie dobrze. Przed tą konferencją mieliśmy panią dyrektor z ODN-u, gdzie się uczy nauczycieli doskonale. I proszę sobie wyobrazić, że wymyśliliśmy coś takiego, że również i nauczycieli będziemy szkolić, jak przygotować wycieczki szkolne do bezpiecznego wędrowania po górach i w tym zaczniemy już we wrześniu. Sejmik to jest takie miejsce, które myśli o Dolnoślązakach, bardzo ciepło, niedawno in vitro. No, to już muszę powiedzieć, że pani Włodarczyk, która stanęła na wysokości zadania Monika i po prostu przewróciła wszystko do góry nogami. Można by powiedzieć tak, przewróciła stolik i zagrała tak, że to jest, to jej i bardzo dużo zawdzięczamy, że ono jest. No przecież co może być ważniejszego, jak narodziny nowego człowieka? No nie ma piękniejszej chwili, kiedy jest nowy, przychodzi nowy człowiek na ten świat. Tylko tym parom trzeba dać szansę. No nie może być tak, że będziemy znowuż zaopatrzeni w jakąś ideologię, która nie pozwala na to, na to, na to. Przecież człowiek to rozumne stworzenie i to stworzenie ma prawo do osiągnięć nauki, która kroczy taką drogą i pokazuje, że wolno to, wolno tamto i to jest zgodne, nie wiem z jakim dekalogiem, ale jest zgodne z sumieniem człowieka. Świetną rzeczą, którą należałoby podkreślić w trakcie tej kończącej się kadencji, to były przewozy. To była ta dostępność komunikacyjna. Koleje dolnośląskie nie bywały sukces. Ale tu nie kwestionujemy niczego, co zrobił zarząd dobrze, tak? Koleje dolnośląskie rozbudowali linii w różne miejsca. Ja rozumiem, że trochę się w niektórych miejscach trochę opóźnia, jak do Karpacza czy Mysłakowic, ale to są kwestie już nie marzeń, że może kiedyś będzie. To tylko po prostu gdzieś po drodze awaria czy nasypu, który się okazał źle zbadany, czego mocniej przygotować, przekopać. Się zdarza, prawda? Nie tak i dlatego tutaj chylimy czoła, jesteśmy za, gratulujemy i podpisujemy się pod tym, ale również wpisujemy się w ten sukces. Ja nie chciałabym dzisiaj mówić w tym tygodniu przedświątecznym o tym, czego się nie udało. Prawda? No bo dzisiaj będziemy Ale mówić o tym, co się udało. Pani redaktor, gdyby nam się wszystko w życiu udawało, to jakie to życie byłoby nudne? To prawda. Ktoś pięknie powiedział, że do sukcesu potrzebna jest wyobraźnia. I ten sukces to jest wizja, rozmach i determinacja. I są to niby trzy słowa, ale w nich jest wszystko zawarte. A do tego, jeżeli mamy wyobraźnię, to jak ta wizja nam się gdzieś popsuje, jak ten rozmach nam się popsuje, czy determinacja, to wyobraźnia mówi rób dalej. I to jest najpiękniejsze. I tu nie ma. Idą święta, te piękne święta, które mówią nam o tym, że dla jednych mówią, że no jest coś, co możemy przeżyć na ziemi i poza ziemią, a drudzy mówią o tym, jak to pięknie jest spotkać się przy stole i rozmawiać o duszy, o człowieku, o tym, że jest, że istnieje, że sprawiono, że na tym świecie jest, a to, że odejdzie, no taka jest kolej rzeczy. Panie Jerzy, więc chodzi o to, żeby te święta były pozbawione tych już głośnych awantur przy stołach o kontekście politycznym. Tak? Ja myślę, że wygrana 15 października trochę to zahamowała, że nie będzie takich strasznych rozmów, jak to było jeszcze rok temu, gdzie w rodzinach następowały przeróżne kłótnie o różne rzeczy, ale tak naprawdę mówiono cały czas o tym, że władza jest absolutnie dobra, idealna i najlepsza. No a tutaj myślę, że tym razem znowu siądziemy do stołu i porozmawiamy o tym, jak córka ma, jak się syn ma, jak żona, jak teść, jak rodzina, jak wujek, ciotka. To tak powinno wyglądać, bo to są święta
rodziny, a nie skłóconych rodzinnych właśnie. A po świętach wybory. Tego nie unikniemy, panie redaktor. To idziemy do wyborów i mam nadzieję, że już o tej porze słuchacze wiedzą, na kogo będą głosować. Także moje prośby mogą na niewiele się zdać, ale proszę, pójdźcie do wyborów, bo ja nie namawiam na to, ale idźcie. Pokażcie, że jesteśmy patriotami naszego Dolnego Śląska. Tak jak pokazaliśmy, że jesteśmy patriotami Polski, tak teraz pokażmy, że Dolny Śląsk, nasza ojczyzna, ta nasza, tu Dolnośląska, jest dla nas równie ważna jak Polska. To nie jest coś, co jest odrębne i inne. To jest dokładnie to samo. A nawet bym powiedział, z większym patriotyzmem patrzcie na Dolny Śląsk, bo to jest najbliższa nasza kraina. I ta kraina, samorządowa kraina, obchodzi 25-lecie i można pana spotkać na szlakach dolnośląskich, kiedy odwiedza pan różne miejsca z pietyzmem, z estymą. Opowiada pan o samorządzie dolnośląskim? Pani redaktor, uczestniczę w tym samorządzie od 90 roku. Pierwsze wybory, te nowe wybory, później wiele lat w różnych miejscach. No i te 25 lat, to była ta ostatnia kropka nad i rządów premiera Buzka, który powiedział powiaty i województwa. No i okazało się, że to się udało. Może z tymi powiatami jest na razie jeszcze kłopot, bo one są niedofinansowane, ale dzisiaj nie chcemy mówić o kłopotach. Funkcjonują, są i co za najważniejsze, każdy z tych samorządów jest blisko ludzi. Trochę nam zepsuto te samorządy, trochę nas źle potraktowano przez ostatnie lata, dlatego że zabrano pieniądze, zaczęto jakby szantażować trochę niektórych samorządowców. Jak nie będziesz, to nie dostaniesz. Zabrano nam ogromne pieniądze z podatków, potem przywożąc jakieś karteczki, które pokazywały nam, że gdzieś jakaś gmina coś dostała. W najlepszym wypadku była to 1/4 tego, co stracili. Ale to chcemy zamknąć. Nie chcemy o tym mówić. Chcemy patrzeć na samorząd tak, jak powinniśmy. Ma być finansowany, ma być blisko ludzi i ma być dla ludzi. Ale właśnie. Ale to dzisiaj przybyłem do państwa, bo ja też mam prezent dla państwa. Wydaliśmy taki specjalno-okolicznościowy medal. Tu się muszę pochwalić. To niebywała ilość, bo tylko 200 takich medali. To jest certyfikat, że więcej ich nie będzie. I nie będzie. Nie będzie, tak. A tu mamy dwa oblicza tego medalu. Z jednej strony jest to herb Dolnego Śląska, który został uchwalony i do dzisiejszego dnia jest, i to jest jeden, i to jest to, z czym my się utożsamiamy. A drugi to jest wizerunek naszej patronki Dolnego Śląska, świętej Jadwigi. I tak jak, mogę powiedzieć tak, jak ona przejęła patronat nad Dolnym Śląskiem i jest, tak myślę, że kiedy ja pani to wręczę, to chciałbym, żeby pani poczuła również jej opiekę. Tak jak ważny jest ten pierwszy, czyli nasz herb, że to jest Dolny Śląski, jest rozpoznawany, to po drugiej stronie jest patronka i mam nadzieję, że równie, tak jak innych, będzie się opiekowała państwem. A teraz, żeby dokonać tego, to muszę założyć ten przepiękny łańcuch. Tak, muszę zapiąć marynarkę. To ja pozwolę. O, jeżeli jeszcze pani by mi to pomogła. Pani. Tak, tutaj, żeby to ładnie wyglądało. I teraz, z całym szacunkiem wręczam pani to na pamiątkę, że byłem, że jesteśmy i że mam nadzieję dalej będziemy współpracować na tej drodze, która wiedzie w kierunku dobra dla Dolnoślązaków. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję za to, że mogliśmy dokonać tego dzisiaj. Cała przyjemność. Dziękuję bardzo. Po naszej stronie. Panie Przewodniczący, dziękujemy naprawdę z całego serca za taki piękny medal, naprawdę, który będzie pamiątką ogromną dla nas. Telewizja Dami ma już nieco więcej niż 25 lat, ale wszystko... To na pewno, bo się na pewno dużo wcześniej spotkaliśmy.
Wszystko pamiętamy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję za odwiedziny, za rozmowę. Życzę panu wszystkiego najlepszego w tych wyborach, ale wcześniej są święta. Dużo zdrowia, panie przewodniczący. Również państwu życzę dobrych świąt, a po świętach zapraszam do urn, a tam zgodnie z sumieniem zagłosujecie państwo na swoich liderów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.